Końskich przy ulicy Spacerowej 145 znajduje się składowisko odpadów. Prowadzony jest tam także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co oznacza, że mieszkańcy gminy Końskie mogą za darmo oddać do utylizacji niektóre odpady. Jakie śmieci mieszkańcy mogą wywieźć na składowisko nieodpłatnie? Spytaliśmy o to pracownika przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Końskich. Nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy Końskie mogą przywozić to, co generalnie uznaje się za odpady segregowane, czyli wszelkiego rodzaju makulatura, tworzywa sztuczne, metale, tak zwane RTV i AGD, czyli lodówki, pralki, telewizory. Te odpady można dostarczać nieodpłatnie. Jednak to nie wszystko. Przyjmowane nieodpłatnie są także bioodpady, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz opony. Jednak muszą zostać spełnione w tym celu pewne warunki, o których opowiedział nam Maciej Muszczyński. Bioodpady, z tym, że zaznaczamy, jeśli chodzi o bioodpady, że na ten odpad są limity, które w tej chwili są na ukończeniu, także jeżeli ktoś jest zainteresowany odstawieniem, musi uzyskać informację od tutejszego, od kierownika składowiska odpadów, czy na dzień dzisiejszy jeszcze można dostarczyć takie odpady. Odpady wielkogabarytowe, czyli wszelkiego rodzaju meble, również oddaje się bezpłatnie i tu, tak jak z odpadami bio, jest limit na ukończeniu. Również zalecam skontaktowanie się z tutejszym kierownikiem, aby potwierdzić możliwość dokonania nieodpłatnego dostarczenia odpadu. Można odprowadzać, przywozić bezpłatnie odpady budowlane, ale tutaj pod pojęciem odpadów budowlanych kryją się niewielkie ilości odpadów, czyli z drobnych remontów typu skuwanie ścian, nie jakieś prace rozbiórkowe i ilości, powiedzmy, przemysłowe. Jeśli chodzi o opony, że odpady tego typu przyjmowane są bezpłatnie, ale za pośrednictwem tylko i wyłącznie naszej firmy. Są wyznaczone terminy, które wskazujemy miesiąc przed odbiorem. Jest to generalnie wiosna i jesień, dwukrotnie w roku. Opony są limitowane na 4 sztuki od gospodarstwa domowego i muszą to być opony z samochodów osobowych. Na składowisku odpadów można wywieźć niemalże wszystko, jednak nie wszystko nieodpłatnie. Są jednak grupy odpadów, których składowanie jest zabronione i nie będą one przyjmowane. Są to na przykład odpady o właściwościach żrących, wybuchowych, łatwopalnych, zakaźnych lub powstających w wyniku badań naukowych, których oddziaływanie na środowisko nie jest znane. Warto dodać, że proces przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Końskich przeprowadzany jest za pomocą wyspecjalizowanych maszyn, zgodnie z procedurami zapisanymi w decyzjach i pozwoleniach. Link do kontaktu z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej w Końskich znajdziecie w artykule.